Grand Prix F1 2021. Zaczynamy kolejny sezon. Szybko o tym Vettelem zrobiliśmy mistrzostwa chyba w 2 tygodnie. Dobra, i znowu cały sezon mamy. Także let's go. Skoro Vettelem zrobiliśmy P3, no to Ferrari powinniśmy wygrać mistrzostwo. Tak, Ferrari na prostych nie jest szybkie. Patrzyłem na deltę. W porównaniu do Alfa Tauri, no to Ferrari jest wolniejsze. Ferrari jest chyba najwolniejsze ze wszystkich zespołów. Chyba jest szybsze od Haasa, jeśli chodzi o prędkość maksymalną, ale wolniejsze od Alfy Romeo, wolniejsze od reszty zespołów. Także let's go, Ferrari! Jest Charles Leclerc, no ale widzowie po demokratycznych wyborach wybrali Sainza, Carlito. Czyli kierowca, który zastąpił Vettela w Ferrari. Tak? Jechaliśmy Vettelem mistrzostwa, więc naturalnie teraz będziemy jechać Sainzem. Vettelem pamiętam, że zrobiłem 26,9 w kwalifikacjach. I chyba byłem P10, z tego co pamiętam. Więc zobaczymy, czy pobijemy ten rezultat Sainzem. 26,9 było w Q3. Dobra. To w takim razie wyjeżdżamy na 15 minut do końca. No i let's go na tor. Zobaczmy, co będzie się działo. No i jakiś Latifi aż tu wjeżdża. Kurde, bieg nie wchodzi. Dzięki oko. Ach, te boty, oni ich nie naprawią w tych kwalifikacjach. Nie naprawią tych botów, nie? Nie naprawią. Ja pierdzielę. 26,9 Charles już zrobił. Na razie nie wiemy, co my zrobimy. Nie wiem, co to będzie, ale to nie będzie jakiś dobry czas. Not bad. Nie. Wtedy bym zrobił 27,0 prawdopodobnie na początku. Więc strata tylko 0,4 na użytych oponach w Q1. This is not bad. 26,9 Leclerca. 27,9 Raikkonena. Karol skończy Q1 na P13. No i lecimy z Q2. Tutaj jeszcze jest sporo do zyskania czasu. No i zobaczymy, czy pokonamy Leclerca. Pierre, wyjeżdżamy na użytych oponach, żeby sobie zrobić deltę. Potem będziemy podziwiać tą deltę na nowych oponach. Vettel 27,2. My 27,500 na bardzo użytych oponach, które mają już prawie 20% zużycia.
Fernando Alonso 27.0, więc... No, do urwania mamy dużo. Charles zrobi 26.660. And the question is, czy jesteśmy w stanie zrobić podobny czas do Charlesa? Nie wiem, czy do Carlosa, do Charlesa się zbliżymy. No zobaczymy, będzie blisko. Między mną a Charlesem. Jest! Wszedł z nim! Rekord trzeci, 26.647. Norris pierwszy, Ricardo drugi. Dobra, sytuacja jest taka. Niewiele przed Charlesem, ale jesteśmy przed nim. I zobaczcie, pierwsza dwójka McLareny. No ale fakt jest taki, że Hamilton, Perez i Verstappen na medach. Tutaj zrobili swoje czasy. Bottas też. Bottas będzie musiał wyjechać na softach. Vettel 27.297. Więc Vettel zrobił 30 wolniejszy czas niż my, Vettelem. W sezonie Vettelem. Że dostajemy się dalej, spokojnie. Hamilton z Perezem dostali się na medal, a Verstappen musiał na softach wyjechać. Ciekawie, ciekawie się robi. No i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie pokonać McLareny. Na razie Carlos Sainz P5. Come on. Na szeroko. Czyli szybciej niż Gasly, chyba. Tarka śmierci na wyjściu. Kurczaki! Gdyby nie ten błąd, to byśmy byli przed Ricardo. Na razie P7. Dobra, zakładamy ostatni komplet opon. Ricardo 388. No w tym trzecim sektorze straciłem z półtora... Które? Dziesiątej, tak myślę? Niską czwórkę bym zrobił, gdyby nie to wyjście.
314. Niewiele za McLarenami. With qualifying finished, it's time to remind ourselves of our top three. Hamilton, Verstappen and... Ale widzicie, Ferrari 26304. Vettel w Astonie 26,9. 60. Lecimy z wyścigiem. Welcome to the Bahrain International Circuit. Any moment now our drivers will take to the track and the Bahrain Grand Prix will begin. Dobra, grid. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position. Startuje na medal. Considering the rest of the grid, we have Perez, Bottas, Lando Norris. And Ricardo, Sainz, no, tuż za McLarenami. Gasly and Fernando Alonso. Ferrari jest wolny na prostych, więc pewnie spalanie ma duże. Na wszelki wypadek damy sobie tyle paliwa. No i lecimy. Co my zrobimy z tego P7? Vettelem udało się wygrać pierwszy wyścig sezonu. Także let's go. Dzięki, Perez. No i ładnie, nas zrobili. Lecimy, lecimy dalej. Zobaczymy, na które miejsce wrócimy. Po wyścigu, David. Side by side. Brilliant. Nice move. No, ale Perez zaraz będzie blokował tam.
No, zobaczymy. Myślę, że P3 jeszcze jest za silny, bo bot 1 na 2 pity, nie? Macher, co on robi tutaj? No i teraz trochę czystego powietrza. Ferrari to jest kupa na prosty. Chciałem użyć RS-u, DRS-u, żeby się bronić przed stronem. To flag. Perez chyba nie. McLaren. A to błąd był. Norris błąd popełnił. Ale powiem wam, no jest duża różnica między Astonem a Ferrari. Szczególnie taka, że na prostej, no to jest dramat. Ale w zakrętach wiemy się Ferrari prowadzi. Ferrari zjeżdża? Tak jest. No i teraz jeszcze kilka okrążeń, a potem medy. No, myślę, Devinio, myślę, żeby jeszcze i molkę zrobić. Fak, za szeroko. Dobra, wymieniamy te opony, bo już jest taki dramat. Teraz jeden jedzie na jeden. Ferrari na zużytych kapciach to jest tragedia akurat. O, żółta flaga.
Idziemy za tą grupką kierowców. Ogun, dziękuję bardzo za Prima. Ta flaga, znowu coś się odwala. No glati... Dziękuję za Prima, posła. Pa, leci. Leclerc 5 sekund przed nami. O, Max Verstappen is out of the race. Znowu Max zaczyna sezon DNF-ami. Alonso też. Jakieś problemy. Alonso z problemami. Ale Nurek poszedł. Okay, good work. Great pass. Na razie Dominio. Zostawiam się Patryk w tym tygodniu. Norris zjeżdża. No i czekamy na Bottasa. Poszedł. I tak po tym spinie na początku P4. Ferrari szybkie, Ferrari ma tempo. Dobra widzowie, kończymy na P4. Pierwszy wyścig sezonu. Po
tym spinie na początku, to i tak te 4 jest git. Można było tam przytrzymać Bottasa, puścić go, żeby mieć DRS, ale nie chciałem się bawić, chciałem trzymać go za sobą, więc ładnie. Ferrari jest mocne. Tak, Carlos czwarty, Charles dziewiąty. Tempo naprawdę mega, 29.9. Niewiele wolniej od czołówki. Ranking. Konstruktorka Ferrari P3.